A to śpiewał David Lee Roth, Nobody. Nikt, nikt, tylko ty, Alicja Majewska w naszym studiu. A Zaucha studiu. To by tego nie zaśpiewał gorzej, Andrzej nie. Zaucha. No tak. Tego numeru. Ale dziś śpiewa David Lee Roth. A też nieźle. Dziś naszą piosenką dnia jest twoja piosenka. I jesteśmy z tego dumni, gramy ten utwór od rana, będzie nam towarzyszył do późnych godzin wieczornych, jutro również. I to jest o facetach. No i mimo tej puenty. Znaczy moja piosenka, to jest piosenka, którą ja nagrałam, którą napisali oczywiście Włodzimierz Korcz, do tekstu Wojciecha Młynarskiego, ale piosenka powstała, jak przeczytałam, wyciągając ją z szuflady przy okazji nagrania. Czyli to jest taka jakaś dawna w 2003 historia? Roku. Powstał ten tekst, ja nie miałam też pojęcia, czas szybko leci. Wtedy też powstała muzyka, ale z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, jakoś tak nie poczułam, nie miałam chyba nie miałam dystansu i wydawało mi się, że te do tych panów, te określenia typu męskie beksy, to jakoś tak mi nie uchodzi, tak mi się chyba wydawało, ale po tych iluś tam 12 latach złapałam dystans i poszło. Nagrałam ją niedawno w takim studio z muzykami, zresztą no, oczywiście z sekcją rytmiczną też, ale Włodek to zaaranżował również na kwartet smyczkowy, który tam dosyć ostro tnie, ten kwartet smyczkowy. Kwartet, z którym zresztą pracujemy na stałe, nazywa się Opera Quartet, się nazywa ten kwartet. Panowie mieli posłuchać, więc pozdrawiam oczywiście, jasne, jak tam rokowo sobie poczynają w tym utworze. Nie, jednocześnie nasza premiera, więc pozdrawiamy wszystkich artystów biorących udział w tym właśnie przedsięwzięciu. Całość zatytułowana jest, może ty to lepiej tak opowiesz, ale no trudno, ja biorę na klatę. Panom rozsądku nie przybywa. Tak, ale z powodu pięknych pań. Ale mieli tak bardzo tytuł dużo, krótszy, jak to zwykle u Wojciecha Młynarskiego, wystarczy. Czy coś powinniśmy jeszcze wiedzieć o tym utworze? O tym utworze? Jak głęboka jest ta szuflada, w której trzymasz? Szuflada jest głęboka, ale i to tak zna szufladę, ja śpiewam ją w koncercie. No taka charakterystyczna piosenka, jak na mój repertuar oczywiście, ale podoba się. Panie przyklasnęły tej płyncie, co to słuchajcie, więc męskie beksy, tylko intelekt jest sexy, panie przeklaskują tej pojęcie. Natomiast nie chciałam powiedzieć na czubku tej szuflady, nie, bo jeszcze nie ma w tej szufladzie i chyba w szufladzie długo nie posiedzi, ale dotarły słuchy do mnie przez Włodzimierza Korcza, że Wojciech Młynarski pisze dla mnie tekst, więc jestem cała podekscytowana, co to będzie, jakie to będzie, w jakim kierunku i co Wojtek napisze. Jestem niezmiernie ciekawa i rozemocjonowana i w te pędy, jak tylko powstanie utwór, to się nauczę i nagram, żeby nie czekało 15 lat. No to na razie słuchamy tej historii sprzed lat, ale cały czas bardzo aktualny. Z tych słów wynika. Panom rozsądku nie przybywa. Szkoda, że taki tytuł, ale bierzemy i to. Słuchamy. Alicja Majewska, a teraz jeszcze Włodzimierz Korcz przy fortepianie. Słuchajcie więc męskie beksy, nie popadajcie w kompleksy, tylko intelekt jest sexy, naprawdę tylko on, naprawdę tylko on, naprawdę. Alicja Majewska, panu rozsądku nie przybywa? No, nasza piosenka dnia już prawie wakacyjna, jeśli można powiedzieć. Piosenka, która ma swoją długą historię właściwie z tej dzisiejszej perspektywy i kiedy mamy jej panią premier i w ogóle kobiety nami rządzą, to może taki tekst, ale on był napisany wiele, wiele lat temu, na początku naszego wieku i tysiąclecia. Także można powiedzieć, wszystko się zgadza. Ale tam jest właściwie na nasze usprawiedliwienie jest taka zwrotka, że nam rozsądku nie przybywa w kontakcie z paniami, bo tak to w ogóle jesteśmy w porządku, tylko nam odbija wtedy, kiedy chcemy. Jesteście absolutnie, panowie, bardzo w porządku. Może tak, tylko że nam odbija, jak mamy tutaj bardzo coś zrobić przy paniach. No i no o tym intelekcie, tak, żeby pamiętać. No bo Wojtek taki ogarek i... Alicja, dziękujemy ci bardzo za wizytę. No, dziękujemy za przyjęcie z Włodzimierzem Korczem naszej najważniejszej nagrody. To ja bardzo podczas dziękuję. Podczas koncertu 90-lecia. I chcieliśmy ci jeszcze poprosić o utwór, który bardzo lubimy, który śpiewasz ze Zbyszkiem. Z kolegą Zbyszkiem, ze Zbyszkiem Wodeckim. Takim, tak. Ale nie z jego repertuaru, a z twojego. Z mojego, że w Opolu razem zaśpiewałeś jego utwór. Natomiast piękny, my tak mamy drugi piękny, który bardzo lubię i chciałbym, żebyś go zapowiedziała i zadedykowała.
podobała wszystkim naszym słuchaczom. To jest piosenka, którą ja też bardzo lubię i darzę sentymentem. Napisali ją Włodek Korcz, tym razem co nie tekstu, jest nowością to nie jest, tak, do tekstu Krzysztofa Buszmana. Miłość jest jak cień człowieka. I razem jesteś... A śpiewamy razem tam ze Zbyszkiem chyba chórki, tam w paru, na parę głosów śpiewamy razem chyba rzeczywiście. Bo to jest taka wersja studyjna chyba. W wersji radiowej śpiewaliśmy zamiennie nawet kanta i tak, tak dalej chyba. A to jest jednak jest moja piosenka, czyli ja ją śpiewam, a towarzyszy mi Zbigniew Wodecki.